Swego czasu pokazywałem wam, co znajdziecie w pudełku Ballada od wydawnictwa Albi. Peter Wojtek, Indrich Pawlaszek i Jakub Murin gra dla jednego do sześciu graczy, około 20 minut. Gra flip and write i z elementami opowiadania. Czyli to nie jest taka, taka zwykła wykreślanka ale jest to wykreślanka z elementami podania. Najpierw powiem Wam jakby, jakby się, o co chodzi. Mamy sobie, zobaczcie, krainę. To jest y, część dzienna. Po drugiej stronie każdego arkusza macie Część nocną, i gramy sobie dzień i noc, no i musimy stworzyć jak najlepszą legendę, pokonać różne rzeczy, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Teraz zwróćcie uwagę, że nasza droga prowadzi tutaj z domku do wysokiej góry. Na każdym z takich pól mamy informację, jakie to jest pole, tak? Czyli pole może być albo lasem, albo górą, albo niziną, i to jest o tyle ważne, że te rzeczy będą wskazywały, że karty będą wskazywały nam, gdzie co możemy umieścić. Tutaj mamy miejsce na napisanie swojego imienia. Tutaj mamy swój poziom życia. Tutaj możemy mieć miecze. Raz na, jakiś, raz na, na porę dnia możemy zmienić sobie typ terenu, na przykład nie wiem, powiedzmy góry z lasem. A tutaj mamy miejsce na otrzymanie punktów i napisanie sobie swojego wyniku. Podobnie w, 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 jakby na tej planszy, ale tutaj rozpoczynamy w górach, czyli schodzimy z góry. I podobnie będziemy musieli trochę powalczyć o to, żeby zdobyć punkty, nie zginąć i jak najwięcej podziałać. Mamy dwa rodzaje kart. Karty właśnie terenów. Tutaj macie po prostu karty terenów, które, na których macie narysowane, że to jest las, to jest pustynia, a to jest góra. Bardzo ładnie wykonane karty. To tasujemy i w ten sposób będziemy ustalać pewne rzeczy. Mamy też dwa rodzaje, dwa rodzaje wydarzeń. Jeżeli chcecie zagrać taką prostą gierkę, prostą rozgrywkę, to sugeruje się, żeby zagrać tylko z kartami A. Natomiast, jeżeli chcecie zagrać taką trochę trudniejszą grę, z większą decyzyjnością, sugerowane jest, żeby zagrywać z obiema taliami. Jak wygląda runda? Runda wygląda w ten sposób, że 12 razy coś będziemy tutaj sobie narysować. Wygląda to w ten sposób, że odkrywamy kartę terenu, która mówi nam: Musisz coś narysować w lesie, i teraz odkrywamy dwie karty tutaj i. Musisz narysować albo to, albo to. Teraz krótko, czym są te karty? To są karty pułapki. Karty pułapki to, jak widzicie na przykład, w tym przypadku jest to wąż. Wąż z siłą 2 można zaatakować. Możemy z nim walczyć. Jeżeli wygramy z nim, to otrzymamy dwa punkty zwycięstwa. Jeżeli z nim przegramy, znaczy jeżeli z nim nie będziemy walczyć, to ugryzie nas za 2 i zawierze nam dwa y, punkty życia. Pamiętacie, że mamy ich 6, więc dobrze nie, nie, nie stracić punktu życia, bo mogą być nasze punkty ujemne. Kolejny typ karty to fontanna. Fontanna oznaczana jest to takim serduszkiem, pozwala nam wyleczyć do pięciu punktów życia. Czyli jak gdzieś tracę wcześniej punkty życia, to fontanną mogę sobie je wyleczyć. Jak leczę je, to za blizny, ponieważ byłem taki męski lub bardzo waleczny i dostanę punkty za posiadany blizny. Następny typ karty to miecze. Miecze pozwalają nam robić dwie rzeczy. Po pierwsze, walczyć z przeciwnościami, czyli z pułapkami, i ważne jest to, że mieczem zabijam każdą pułapkę, nieważne jaka jest jej wartość, i dostaję tyle punktów, ile, ile ten, ten, ta pułapka miała wartości. Albo mogę otwierać skrzynie skarbów, bo jak nie mam klucza, to miecz zawsze się przyda. Miecze oznaczamy tutaj, po prostu zakreślamy sobie, że mamy miecz. Po wykorzystaniu skreślamy sobie ten miecz. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że niewykorzystane miecze w ciągu dnia przechodzą nam na, na noc. Kolejną rzeczą to boss. Boss to taki gościu, którego, żeby pokonać, trzeba złożyć dwa miecze. I on dziwnie daje punkty, bo on daje punkty za każde miejsce między polem bossa a końcem map. Czyli im wcześniej utłuczemy bossa, powiedzmy, że. Outłógłbym go, nie wiem, tu jest las, powiedzmy, narzucałem go w lesie. Utłógłbym go w tym miejscu, dostanę tyle punktów, ile jest tych, tych pozostałych miejsc do końca mapy. Czyli dobrze go utłuc na początku. Kolejna karta to portal. Portal pozwala nam przenieść, żeby skorzystać z portalu, możemy przenieść się w jego miejsce, jedno dowolne wydarzenie. Czyli pisząc portal, możemy coś przenieść. I to jest o tyle fajne, że na przykład. Nie wiem, mogę sobie zrobić portal gdzieś na początku, a potem przenieść tam bosa, potem przenieść tam pułapkę, potem przenieść tam miecz. Po to, żeby mieć do niego dostęp wcześniej. Wieża. Wieża to sprytna rzecz, dlatego że wieża wpływa na przelegające pułapki. Wszystkie pola, które przeszkody, które koło niego są, są silniejsze, czyli taki wąż przy, przy wieży nie ma siły 2, tylko siłę 3. Natomiast wieża jest o tyle fajna, że jeżeli mam klucz i. I jest on przed wierzą, to mogę na nią wejść i otrzymać dwa punkty zwycięstwa. Ryby. Mogę pójść po prostu na chwilkę, złowić sobie rybkę, i rybki działają w taki sposób, że za jedną dostanę punkt, za dwie dostanę cztery punkty, a za trzy dostanę punktów dziewięć. Czyli mówiąc krótko, warto jeść. Mamy też, oj, przepraszam, mamy też klucz. Klucz wygląda w ten sposób. I klucz po prostu pozwala nam albo otwierać skrzynię ze skarbami, albo wieżę. Jeżeli otwiera wieżę, dostanę dwa punkty. Jeżeli natomiast otworzy skrzynię ze skarbami, która wygląda w ten sposób, tak wygląda skrzynia ze skarbami, to skrzynia przyniesie nam y, punktów 3. No i ostatnia karta, właśnie stali B, to księżniczka, którą wcześniej Wam ujawniłem. Księżniczka działa bardzo specyficznie, bo y, daje tyle 4 punktów, ile. Niebezpieczeństw w, niebe w nieprzerwanym ciągu e, trzeba było pokonać, żeby ją, e, żeby ją e, uwolnić. Czyli im więcej przed nią znajduje się niebezpieczeństw, które, e, które zrobimy, tym lepiej. I teraz na końcu rundy, właśnie sprawdzamy sobie, e, czy mamy jakieś blizny, które otrzymaliśmy i które wyleczyliśmy, dostaniemy za to punkty, lub ujemne, jeżeli już straciliśmy życie, bo to jest bardzo śmieszne. Możemy stracić życie, czyli możemy te 6 punktów, życia stracić, ale bohater tak naprawdę nie ginie. To nie jest tak, że on umiera i, i, i koniec i, i nie może nic dalej robić, tylko po prostu dostanie punkty, dostanie punkty ujemne. Czyli jest wyczerpany, będzie kłótnował swoją podróż, ale musi zaznaczyć się do wrażeń Dostaniemy punkty za podkładanie bossa, dostaniemy punkty za otwieranie skrzyń, dostaniemy punkty za uratowanie księżniczki, za ewentualne otwarte wieże i za posiadane ryby. Podobnie Tutaj. Także jak widzicie, no gra jest tak prosta, że właśnie gdybyśmy mieli zagrać, to tasuję sobie karty, tasuję sobie B, tasuję sobie miejsca. Jedna osoba odkrywa, proszę bardzo. Nizina, wieża albo pułapka. I teraz ja się muszę zastanowić, czy chcę wstawić wieżę tu, tu, tu albo tu, czy to samo w niziną. I teraz muszę trochę kombinować. Ponieważ jesteście w stanie sobie przewidzieć, że będzie tam gdzieś pojawi się klucz, gdzieś pojawi się miecz i tak dalej, jesteście w stanie trochę planować, że, nie wiem, położenie wieży na początku może być głupim pomysłem, bo klucz będzie pewnie pojawił się później. A może lepiej położyć tę wieżę trochę później. A może na początku po, położyć gdzieś, yy, nie wiem, łatwą pułapkę, bo dostanę obrażenia, potem sobie wyleczę, zostanę punkt wycięstwa za blizny. Potem, powiedzmy, mamy znowu góra, fontanna, i miecz. No i chciałbym mieć miecz na górach, ale chcę mieć go na początku, żeby móc pokonywać jakieś pułapki. czy Chcę mieć trochę bliżej końca, żeby pokonać bossa. Wszystkie decyzje są zależne od nas. Co fajne jest to, że jak później sobie rozpatrujecie taką tą, tą planszę, którą stworzycie, możecie sobie po prostu opowiadać, że, nie wiem, szedłem sobie prawda, przez las, znalazłem miecz, w górach znalazłem przeszkodę, czy tam, nie wiem, napadł na, napad na mnie wąż, czy na przykład w górach mógłby to jeszcze, tutaj jeszcze na mnie napaść. Zobaczcie, taki, taki fajny potwór mógłby na mnie napaść, albo w ogóle coś takiego, taka jakaś okropna pani, czy też coś takiego. I możemy sobie troszeczkę opowiedzieć, w jaki sposób to, to robimy. Gra jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna. Te 20 minut faktycznie to jest tutaj jakby chyba najdłuższą, najdłuższe to jest to myślenie, gdzie co i jak umieszczę. Powiem szczerze też, że grałem sobie z, z moją córką. W ogóle nie chciała grać w wariant podstawowy, Jak zagraliśmy już raz w wariant ten taki był pełny, to w ogóle nie interesowało grania wariant podstawowy, Po prostu yy, jest on załatwy tutaj w jej mniemaniu. Czyli ośmioletnia dziewczynka mówi, że nie ma sensu grać w podstawowy, bo więcej, więcej możliwości, więcej zabawy jest grając razem. Także taki nietypowe, naprawdę nietypowe połączenie, bo mamy tutaj i flipowanie kart, i trochę opadanie historii, i ciekawą szatę graficzną. Także tak się gra w balladę od wydawnictwa Alpi. To tyle z mojej strony. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.